dzisiejszym odcinku każdy wykopany diament to dodatkowe serce. Czyli na przykład, jeżeli wykopiemy ten oto diament, to jak widzicie, mamy już dwa serduszka. Przede mną jest 5 graczy i każdy z nas będzie miał 60 minut na to, żeby znaleźć jak największą ilość diamentów, żeby się uzbroić i zdobyć jak najwięcej życia. Dlatego, że za równą godzinę wszyscy zostaniemy teleportowani na arenę, w której będziemy walczyć na śmierć i życie. I osoba, która zwycięży i zostanie jako pierwsza, jako jedyna przy życiu, ta wygrywa 100 cheeseburgerów. I ten odcinek nie jest sponsorowany, jest to po prostu ja lubię cheeseburgery i dlatego dostanę. Także uwaga! Czy wszyscy są gotowi? Gotowi. Jeszcze raz, bo nie słyszałem. Czy wszyscy są gotowi? Gotowi. Gotowi. Dobra, gotowi. Uwaga, czas, start, go, macie 60 minut. Dobra, wszyscy przebiegli, a ja teraz was przerzucam na osobne kanały. Nie wiem, jaka jest taktyka, tak naprawdę nie mam pojęcia, jaka jest taktyka, ale spróbujemy zrobić po prostu, co się da. Na pewno potrzebujemy dużo żarcia, więc widzę, że tutaj już zabierane jest żarcie. Potrzebujemy tego. Żarcie to jest najważniejsza rzecz, jaką potrzebujemy. No to co widzę, plan jest taki, robimy sobie koksjabłka, właśnie już zająłem 6 z tej wioski, no i co? Niech oni też kraftują te kilofy, no spokojnie, my się wszystkim zajmiemy. Staram się jak najszybciej znaleźć kanion, żeby móc szybko znaleźć diamenty i będę starać się wkopać jakoś głęboko pod ziemię, właśnie na jakiś 11 poziom i mam nadzieję, że szybko znajdziemy diamenty przed nimi. Dobra, kaktus widzę, że już robi żarcie, to Kiko chyba widziałem, mamy 60 minut, słuchajcie, miesięczny zapas cheeseburgerów na... Ciężko zapas cheeseburgerów tak naprawdę zwycięzca dostanie. No dobra, myślę, żeby się wkować już w ziemię po prostu. Głównie chciałem robić tą taktykę na jabłkę, bo myślę, że to jest dosyć OP taktyka, że ktoś będzie miał jabłkę, bo jabłko są ciężko dostępne. Z tego co wiem, to jest 5% szans, że jabłko wypadnie, także... Pomyślałem, że w sumie szkoda czasu. I wkopię się jednak jak najbardziej na sam dół. Dopiero teraz kraftują sobie kilofy. Mam nadzieję, że będę pierwszy. O nie, Stone Age! Oni już mają Stone'a! Dobra, ja też. Wszyscy zdobywają w tym samym momencie! Ja jestem ostatni! Ja tylko nie mam jeszcze Stone Age! Jest mój achievement chyba. Zabieram. O, siema, Royson. Hello. Nie, zabrał mi Crafting mi zabrał! O, znalazłem już żelazo, bardzo fajnie. Teraz tylko żelazny kilof i już będę kopać diamenty. Zbiorę sobie jeszcze jedzenie na spokojnie, mamy godzinkę czasu, także najważniejsze jest to, żeby się nie stresować i wszystko się uda, nie? Mamy już żelazny kilof, teraz tylko kopać się pod ziemię i damy radę. Dziwię się, że jeszcze nikt nie zginął, tak naprawdę. Monster Hunter, Kiko zabił jakiegoś potwora. Jaki kozak. Dobra, wkopię się pod grzyba. Dobrze, że zdobyłem, a właśnie, że od drewna, nie, dobra, nie wiecie co? Zrobimy tak, że ja też tego drewna trochę pozbieram, żeby nie było lipy później. O nie. O nie, jestem w jaskini jakiejś. Strzela do mnie. O! O, ale było blisko! Jakbym nie trafił, to przecież ja bym zginął od razu. O! Jakiś cave tu jest chyba. Słyszałem zombiaka. To bardzo blisko. Gdzieś tutaj jest ten dźwięk. Tak, dokładnie tutaj. Ten węgiel na razie przeznaczę na pochodnie, aczkolwiek będę musiał strasznie oszczędzić. O, właśnie o to chodziło. Tylko tego... Zombiak mi przeszkadza trochę. O, tam jest złoto, dobra, okej. Już zauważyłem. O nie, co ja zrobiłem? Dobra, wracam się tam, gdzie byłem. Dobra, kolejne żelazo. Tak sobie pomyślałem, co gdybym stworzył kilof enchantowany na Silk Touch? Mógłbym wtedy wykopać nieskończoną ilość rud diamentów, więc mieć nieskończony serduszek. No, to wydaje się być dobrym pomysłem, ale nie wiem, czy powinienem tak robić w sumie. O, jaskinia. O nie, creeper. Dobra, wiecie co, ja dziękuję, ale ja nie wchodzę do jaskini, nie ma szans nawet. Boję się wchodzić do jaskini, słuchajcie, bo jeżeli spotkam jakiegoś potwora, to może być szybka śmierć. To było gdzieś tutaj chyba, pod tym grzybem, dobrze się kurde wkopałem pod tego grzyba. Tutaj, o. A, zapomniałem, że mam jedno serce. Twardy mam dolanie, fraggers zaliczył. O, fraggers! Biedny fraggers. Miejmy nadzieję, że miał blisko spawna, no. Dobra, spoko, mam tyle żelaza, że zaraz będę mógł sobie zrobić zbrojkę. Przynajmniej będę miał się bronić, albo nie wiem. O, jest żelazo! Mamy żelazo! Tak jest! Szybko, 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 szybko. I to ile? Dobra. Wait. Ogarnijmy sobie tutaj wszystko. I w sumie tarczę bym zrobił sobie od razu. Już bym teraz to zrobił. No w tym momencie kopię cały czas w jedną stronę. Nie wiem w sumie, czy to jest dobry pomysł, ale zobaczymy, no. Teoretycznie mogę jeszcze na boki, ale liczę na to, że w końcu dokopię się do jakiejś lawy czy coś. I o, słyszę lawy właśnie. O, dobra. Zobaczymy, zobaczymy. Kurczę, nie ma nigdzie. Kolejne jeziorko lawy. Spoko. Ryby, co?
Czemu rybik cukrowy tu jest? Ile jest? Jedno serduszko? Słuchajcie, na ten moment szukam po prostu diamentów, bo jak zdobędę diamenty, to będę w stanie sobie zdobyć jakby więcej życia i wtedy będę mógł też sprawdzać jaskinie w poszukiwaniu diamentów. Taka jest taktyka na ten moment. No i co? Kopiemy! Kajak, kto pierwszy znajdzie diament? Znalazłem diaksa, ale na żelaza nie znalazłem. No, boli. A właśnie, dobra, mam pomysł. Postawię stłuszko. Jest to jedno serce, naprawdę jest takie uciążliwe. Ej, widzę kogoś! Widziałem kogoś przed chwilą. Ktoś jest bardzo blisko mnie! Bardzo, bardzo, bardzo blisko. Złoto, Świetnie, złoto jest chyba rzadsze od diamentów, nie? No to warta. No i znowu nie ma diamentów. Ajajaj. Mamy diaksy. 2, 3, 5, 6 diaksów mamy. Świetnie. Robimy kill off. O! 45 minut do końca. Ej, strasznie wolno to idzie. Diamenty! Pierwszy diament, dobra. Dobra, jako drugi znalazłem diamenty chyba. Czyli tak, mam 8 diamentów i już mam prawie pełny pasek serduszek. O! Uwaga! 300 IQ, let's go! Diamenty. 1, 2, 3, 4, 5. Świetnie. Tak! Oh yeah. No co ono? Diamonds. To jest... Nie! Ale dobra, wykopałem, dostałem serduszko. No cóż... Miałem pecha. Dobra, kopiemy. Zdążymy w 5 minut? Zdążymy, na mak! Uda się. Potrzebuję książki. Muszę wyjść na powierzchnię. Zdążę. Zrobię to. Wyjdę na powierzchnię jeszcze i zdobędę enchant. Tak. Błagam. Dziękuję ci, Minecraft. Boże, kocham cię. Kocham Minecrafta. Co do książki jest potrzebne? Skóra? Skóra jest potrzebna i jest potrzebne cukier. W sensie... sugarcane. Jest, wychodzę już. Sugarcane! Okej, okay. Ostatnia rzecz, krowa, come on, krowa. No żebym na speedrunie, kurde, szukał krowy, jest krowa! Okej. Okay. 10 sekund, dobra, lecimy. 10 sekund. Jezu, jak mi drżą ręce! Nie to! 10 sekund! Nie zdążę! Nie! Jak było blisko! Dzień doberek, witam. Kaktus, co to jest? Co tu się dzieje? Generalnie fajne macie zbroje. Ja pierdziele! Jaki kurde farciarz. Co tu się dzieje? Dobra, panowie, no. Chwalicie, że wam ile mam serduszek? Nie chcę wiedzieć, ale to znaczy, że musisz mieć tyle, że to hit. To co, zaczynamy chyba walkę, nie? A mogę wam coś pokazać? Albo dobra. Kurde. Patrzcie na to. Tylko tutaj już nie budujemy, nie? Zostało... Zabrakło mi jednej sekundy do tego, żeby zrobić enchanting table. Royce dokonał postępu diamentu. Dobra, wszyscy gotowi? Ja miałem dwa wielkie kajwy i nic nie znalazłem w nich. Dobra, zaczynamy, co? Panowie, tak szczerze, to jestem osrany trochę. Ja też jestem osrany, ale dobra, zaczynamy, go! Dawajcie. Ten jak tam nie leci od razu! Kaktus! Można tu budować? Można. Można właśnie budować? Można. Fragers? No chodź, Kaktus, no chodź, kozaku. Taki kozaczek byłeś przed chwilą. Okay. Czyli co, dobra. Można budować, czy nie? Cel odcinka jest skończony. Dobra. Nie zginę tylko pierwszy. Ja żadnych diamentów nie znalazłem, ja dawaj nic to. Nie miałem. Dawaj to, ale fight. Ktoś już zginął, okay. Tak? Kto zginął? Fragers, proszę cię. Ja zabiłem. Ja żadnych diamentów nie znalazłem. Co? Nie! O i hello! Co tam słychać? Nie spodziewałeś się tego, co? Nie, to życia. Oj, mam mnóstwo życia. Trzymam kciuki, Kaktus. No chodźcie tu! Dawaj, no. No dawaj.
Ratunku! O! Psychopata mnie bije. O. Słabo, słabo? O, słabo. Jak się bije w tym Minecrafcie? Właśnie też nie wiem, 8 gram, no. Ej. Co mówisz? Budować można? Można, można, można. Skubany. A masz problem. Ale akcja. Gdzie wy jesteście? Ja się biję tutaj cały czas. Nie. Ja nie wychodzę. No kurde, jak? Przez ścianę. Gdzie jest kaktus? No, czekam. A cię zabijecie. A Kiko też jest skampiony. Dobra, jest. Trudno, robię to. Plecy uważaj. O kurde, kaktus! Pasował! Mówiłem! Ty chamie! No dobra. No dobra. Ile nawet pozbierać? Ła! Ja nie wiem, jak się tej tarczy używa. Ja też nie wiem nawet tarczy. Nie! Jak mnie porobił! Słuchajcie, panowie, tutaj 100% dawajcie z siebie, bo miesięczne te burgery będą, nie? O, dobra walka tu jest! O Jezu, co się dzieje? No kaktus ma dwa razy. Nie, no on ma tyle serduszek. Nie, obsydian! Obsydian! Czemu ty masz tyle serduszek? Czemu ja mam takie lagi? Oj, podpalił się! Dawaj, barka. Kaktus to ma chyba milion wiader, kurde. Ja mam lagi, chłopie, takie że. Dawaj, kaktus. O. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Każdej kaktus. O! Jaki odbijany ping-pong. A to niesprawiedliwe. Ile ty masz życia? O nie. To jest chore. Kaktus, zeszła ci w ogóle połowę. No kaktus, połowę, to 20 razy go trzeba bić. A zeszło ci w ogóle połowę życia? Nie, no cicho. A Kiko to w ogóle... Zeszło w ogóle na pewno, nie, na pewno robi? Zeszło. Na pewno, ten stres jaki jest to. Kaktus! Czemu ty masz tyle HP? O ja pierdziele... Dobra, na razie wszystko jest w porządku, wszyscy się biją dobrze. No, Kiko. Za Kiko. Kiko to ani razu chyba się nie bił. Ale Kiko ma i tak ten. Tak, o, nie. Co? Kaktus zginął! Dobra, barpeś. O nie! Dobra, lecimy. Ej, spal te itemy. O! Co? Jak? No nie, no o, Kiko wkroczył! Dobra. Na trzeciego. Dobra, słuchajcie, teraz już na mnie nie słyszą. Będę mógł normalnie komentować walkę. Barpyt się zajmuje, kurde, usuwaniem itemów, które... Barpyt, że też stres na maksa po prostu. Wszyscy stresowani. No ja spalił te seta, już po nie biegłem, kurde. O, nie spalił! O tak, dobra. On myśli, że spalił, a nie spalił. Żeby spalić, bo zapomniałem. Ale wziąłem coś dobrego. Uwaga, jest walka! Barpyć kontra Fraggers. Barpyć się pali niestety, więc przydałoby się najpierw ugasić. Chyba że zrzuci Fraggersa na ziemię i zginie przez folik, ale chyba nie. No, kurczę, chyba nie do końca. Nie, ciężko jest trafić tą lawą, ja też miałem problem. No stary. Oj, wydaje mi się, że Barpyć ma troszeczkę więcej zdrowia, bo ma przynajmniej całą diametową zbroję, czyli wychodziłoby na to, że naprawdę ma więcej zdrowia niż Fraggers. Fraggers podwalił trochę itemów. Zdążył nawet. I Kiko wchodzi do walki. O Jezu, Fraggers jest złapany z dwóch stron. Teraz Kiko dostaje obrażenia i musi chyba uciekać, bo ma najgorszą zbroję ze wszystkich. O, co to jest za walka w ogóle? Patrz, dostał Kiko! Prawie spadł! O, co to było? Ale, o nie, Barpyt spadł! Tam, bo już mnie wnerwiasz. Kiko spadł! Spadajcie tam. O, wiadro! Nie wiem, czy mu się udało zrobić wiadro, ale było... Ale nie zginął także. A ja ci w ogóle... Co tu się dzieje? Ale akcja jest. Tu jest Fraggers. Fraggers jest, się podpalił sam. O kurde, jest to słownie na twarzecie. Oj, nie pozwoli Barpyciowi wejść. O nie! Co? Ale fail! Kiko? Najgorzej, najgorzej. Na 5 cheeseburgerów, a ale... 75, okej? Okay? Szkoda. Ale szkoda, naprawdę. To ja idę też dojadać od tego. To jak to robimy? No wiesz, 50 na 50? Myślisz? Myślę. No nie wiem, muszę się zastanowić. No jak 50 to na 50 i klepa teraz? A ja bym zrobił 60 na 40. O, jakie tutaj? Masz 40%, ja mam lepszego seta i no, więcej serduszy. Podoba mi się to, podoba mi się to. Tak? Przyjmujesz ofertę? No mogę się zgodzić, ale co się choć sklepiemy. Zgadzasz się, tak?
Tak. No dobra, no to skoro tak, to dobra. 60-40, tak? Zgadzacie się? No ja dostaję 60-40. Jak chcieli, to tak mają. Mogą się podzielić 60-40, ja tam, dla mnie to nie jest ważne. Skoro się zdecydowali, według mnie Fragers powinien walczyć, ale nie zrobił tego, więc to najwyraźniej dobry kolega z niego po prostu. Bo wydaje mi się, że Kiko nie ma zbyt dużych szans, szczerze mówiąc, żeby wygrać tą walkę. Ale no zobaczymy. Oj, 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 co tu się wydarzy? Kto wygra? Ciekawe, czy to była dobra decyzja Fragersa. Czy nie dobra? Czy nie dobra? Dobra, czy nie dobra? Teraz Fragers się... Okaże się. Ale że co? Okaże się, nie okaże się. Czy to była zła, czy dobra decyzja? No, no nie uciekaj, to już jest walka, stary. No dobra. Jest ostro, jest ostro. Mocna walka, mocna walka. Ale że ja nie ciągle ucieka. Serio? Oj, 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 oj. Co ja w ogóle robię? O nie, Kiko sam się podpalił. Ale ty tak ładnie to... Oj, Fragers przez długi czas posiedział w lowie. Ale wiesz, że w ogóle ja byłem w cave'ie i nie było żadnej wody? Oprócz tej jednej, którą masz? A wiesz co? Powiedzieć ci coś, i Fragers zwycięża. GG.